zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy. Jak skała. Ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący. Moja ręka jak piecze. Marie, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności! Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Pyszności. A ty lisz sobie lody. Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? 3, 2, 1. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, Mia. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej, bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść?
Okej. No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przyklenił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z Mii. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi, lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej, trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy, spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Nożyce, wygrałam. Ej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nuggetsy, miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące. O, już lepiej. Jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No, w porządku. Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nuggetsy są usmażone. Pyszności! Jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! Moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Ciekawe, co nas czeka. Nóżki kurczaka, ekstra. Uwielbiam je. Nie można zapomnieć o sosie. Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej. Chociaż nie sądzę. Jaka apetyczna kukurydza. Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego. Myślę, że w moim napoju też nie. Zobaczcie, co mam. Ty zaczynasz. Nie mam nic przeciwko. Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję. Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka! Ojej! Przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło. Zachowuj się, John. A najlepiej podziel się z nami. Zgadzam się z Mirandą. Odczepcie się ode mnie, nic wam nie dam. Jesteś taki wredny. Zapamiętam ci to. Jak sobie chcesz. Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką. I po wszystkim, skończyłem. To nie było trudne. Masz ogromny apetyt. Teraz kolejna Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka, ale tak naprawdę tego nie zrobię. No. To z nami nie przejdzie. No dalej, Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się! Ja płonę, pomocy!
Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę. Ojej, co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście? Spokojnie, wszystko pod kontrolą, gasiłem cię. Trzeba było tak od razu, dziękuję, John. O nie, spaliłam kurze nóżki. A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący, rewelacja. Nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie mam zamiaru się dzielić. Spójrz, John. Uszy Milandy zrobiły się żółte. Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor. Co za niespodzianka. Sprawdźmy, co tym razem nas czeka. Czerwona guma owocowa, super! Jak pysznie pachnie! Guma jest mała, mój arbuz jest ogromny! Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków! Smacznego, Miranda! Otwieraj buzię! Zabierz to natychmiast! Nie będę jadła żywych robaków! Nie masz wyboru! Proponuję więc się pospieszyć. Dzięki, ale twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe. Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo, kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmar będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle. Nie mogę oddychać. Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz. Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki, Miranda. Arbuza już podzieliłam na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie. Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcę cię załamywać, John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ arbuza, więc ja go zjem. A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem. Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z sobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie. W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz, ja się na nic nie upieram. Jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Jakie pyszne. Znowu dostała wszystko, co najlepsze. Nie bądź zazdrosna. Lepiej patrz, jak dmucham balony. Najwyższy czas dać Emmie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Ej, nic nie widzę. Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasuje, Emma. Wow, nasze szyje też są kolorowe. Jesteśmy gotowi, no to jedziemy. O mamo, to krab. Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ale wygląda fajnie. A ja czuję zapach smażonych frytek. Pyszności. W końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj. To miło z waszej strony. Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to. Jestem gotowa zjeść cały talerz. Ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to lizak. A co jest w środku? A, to posypka. Dzięki niej lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair. Wszyscy oprócz mnie dostali smakołyki. A ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby! Mam genialny pomysł! Uwielbiam frytki! To najlepsza przekąska na świecie! Chcę więcej i więcej! To dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go? Emma, to ty go zabrałaś?
To nie ja, to mój krab. Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać. Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki. Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję. Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne. Świetnie to wymyśliłaś, Emma. O nie, poparzyłam sobie palec. Jak gorąco. Muszę od razu podmuchać. Dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z wrzątku. Co za zapach. Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Nawet nie masz co pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny. Ma tak dużo mięsa. Fantastycznie. Lepiej spójrzcie na swoje nosy. Są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka. Jaki apetyczny. Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak. Fajnie. Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Cukierki. Wspaniale. Miranda, stój. Ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Jest taki miękki i słodki. To niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Podziel się ze mną, Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej ty to zrób. Pączek, nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. To jest pyszne. Co za szczęście. Nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji wcale nie jest paskudny. Fuj, jak ty jesz. Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba. To zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. To straszne, zabierzcie go. Wyrzuć to szybko. Tylko nas straszysz. Skończyłem, teraz ty, Miranda. Bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam nauczkę. Przygotujcie się. Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż tę procę. Nie mam zamiaru. Przygotujcie się. Powodzenia. Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Potrzebuję trochę więcej. Żółty. Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. I jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji, nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś. Jaki ogromny. Super. Masz duże szczęście. Gratulacje. Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Nie daję rady. Będę musiała coś wymyślić. Wiem. Widzę pęknięcie. Trzeba to wykorzystać. Super. Teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia. Wspaniale. Najlepszy żelek na świecie. Potrzebuję dokładki. Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść. Następnym razem bądź ostrożniejsza. Wow, Emma, teraz jesteś cała czerwona. Miranda, twoja kolej. Góra surowych jajek? Przyznaję, że zupełnie się tego nie spodziewałam. Nic na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować. Jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę. Choć na pewno nie będzie łatwo. Fu, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl.
Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób. To naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John. Wszystkie skorupki lecą na mnie. Po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. Dzięki, John. Wygląda nieźle. Ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak! Znowu smak surowych jajek. Wystarczy, już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie. Chociaż nie sądzę, to zielony groszek. Nie lubię go. Jedz, John. Sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuję. To jest łatwe, spójrz. Raz, dwa, gotowe. Proszę. Dzięki, Emma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę naraz. Nie sądziłam, że tak bardzo ci się spodoba. No, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać. Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy. Sorry, to na pewno koniec. No, w końcu jakiś wypoczynek. Co to jest? To łóżko jest w koszmarnym stanie. Nawet szafka nocna jest uszkodzona. Nie będę na tym spała. A to łóżko podoba mi się bardziej, jest bardzo przytulne. Tu zostanę. O, moja sąsiadka! Czy to moje łóżko? Przypomina bardziej magazyn desek niż łóżko. W dodatku jest tu karaluch. Co za ohyda. Mam pomysł. Możesz tu podejść? Zamienimy się? Zapłacę ci. No nie wiem. No dobra. W sumie kasa mi się przyda. Super. Moje łóżeczko. Jak mam na tym usiąść? To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie. Wszystko okej. Nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. No proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale. Zrobione. Wow. Ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już tu są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uff, to było trudne. Jak to? Ale super. Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali, super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy. Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdy
Gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. I zaczynam. Okej, jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbaciane przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. A teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny, no cześć! Dawno was nie widziałam. Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam, moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No, zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam, to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą. Dziewczyny, robicie za dużo hałasu. Tak nie wolno. Mam pomysł. To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść, do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi. Też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona. A pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać. Cześć, możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie, zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie. Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Czarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jak ich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo ja! Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Hurra, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam, to pilne. Dzień dobry.
Potrzebuję waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym. Uratuję twoje łóżko, nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. Jakie fajne zabawki. Podobają mi się. No to co, pokój? No dobra. Fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to, czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Diana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak? Nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży. Dokładnie. Ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik-tak? Nie najem się taką drażetką. Ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tik-taków. To jest takie fajne. Ale Lili je pierwsza. Wiem, mój tik-tak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tik-taków. Wow. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre.
Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkraść Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Są moje! Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. Przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród! Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki! Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! No tylko spójrzcie! No to mogę go spróbować. Come on! Fuj, tak, Lili, zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem! Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę! O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoje kolejne jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mnie tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie.
Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Excuse me? Nic mi nie jest. Żyje. Nic mi nie jest. Przepraszam. I włożę je do blendera. Co jeszcze będzie mi potrzebne? O, fuj. Obrzydliwy ser. Zmiksuję to wszystko razem. Bardzo ładny niebieski kolor. Cudowny, ale zupełnie paskudny zapach i smak. Wleję to do maszyny do lodów. Okej, lody gotowe. Muszę je tylko udekorować. Takie lody najlepiej ozdobić robalami. Fu, co za ohyda. Włożę je tutaj. Okej, a drugą porcję zrobię smaczną. Wezmę czerwone lody. Z czym by je tu wymieszać? Wiem, z tym pysznym żelem. Troszkę czerwonego, troszkę niebieskiego. Powinien powstać pyszny fiolecik. Oj, a jednak wyszedł malinowy. Super, jakie piękne. Wleję mieszankę do tej maszyny. Co za kolor. A smak niesamowity. Dodam jeszcze trochę słodyczy. M&M'sy będą idealne. Ekstra. Wstawię je tutaj. Ciekawe, kto dostanie które lody. Mogę być pierwsza? O tak! Jakie smaczne! Ja też takie chcę! Cudowne lody! Pyszne! A do tego rożek waflowy jest taki chrupiący! Pyszności, palce lizać! Teraz ty! No dobra! O fu! Za nic tego nie zjem! Jedz, jedz! To jest dla ciebie! Ble, obrzydliwe lody! Niedobrze mi! Nie chcę tego! Lepiej szybko z tym skończę! Jak ty to jesz? To jest takie paskudne! To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam! Zaraz umrę! Jesteś taka zabawna! Zaraz zrobię coś ekstra! Te lody waniliowe przydadzą się do mojego pomysłu! Idealnie! Ale z czym mam je wymieszać? Chyba wezmę musztardę. Lody z musztardą. To będzie coś. Niepowtarzalny smak. Kolor na pewno będzie piękny, ale w smaku będą paskudne. Ciekawe, kto je dostanie. Okej, moja super mieszanka gotowa. Pozostało tylko zrobić z niej lody. Rzeczywiście kolor jest bardzo ładny, ale ja te lody udekoruję kocią karmą. Fuj, co za ohyda. Odłożę je tutaj i zrobię coś smaczniejszego. Czekoladowe lody będą okej. Trzeba je z czymś wymieszać. Sos truskawkowy będzie świetny. Dam go sporo. Lody będą słodkie i pyszne. Wymieszam truskawki z czekoladą. Wspaniały smak. To, co trzeba. Wleję to do środka. To będą najlepsze lody czekoladowe na świecie. Ozdobię je słodkimi, kolorowymi płatkami. I ładne, i smaczne. Tu jest ich miejsce. Ciekawe, kto będzie jadł te pyszności. Jakie to ciekawe. Zagrajmy, kto zacznie. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. To wygląda dobrze. O nie, pomyliłam się. Co to za ohyda? To okropne. Smakuje paskudnie. Jedz, jedz, nie marudź. No dobra, jeszcze jakaś kocia karma. Fu. Ohyda. Szybko się z tym uwinęłaś. Teraz moja kolej. O tak, mam naprawdę dobre lody. Są czekoladowe. Zjem je z przyjemnością. Tym razem wezmę lody waniliowe. Najzwyklejsze. Trzeba je troszkę podrasować.
Fuu, ryba jest taka obrzydliwa. Dlatego dodam całość. Nigdy nie robiłam lodów z rybą. Wezmę jeszcze brokuły dla lepszego efektu. Ciekawe, co za paskudna mieszanka mi z tego wyjdzie. To znaczy, wygląda całkiem nieźle. Ale wiem, że smakuje obrzydliwie. Pozostało tylko udekorować. Piankami marshmallow. Niech dziewczyny myślą, że to jest pyszne. A tak naprawdę to będzie okropne. Włożę je do pudełka. Dobrze. Wezmę znowu trochę lodów waniliowych. Wymieszam je z czymś pysznym. Albo nie. Chyba mimo wszystko użyję alg morskich. Lody z algami też będą miały piękny zielony kolor. Oh my god! Naleję to do maszyny i zrobię zielone lody. Posypię je też czymś fajnym. Na przykład tą piękną, słodką posypką. Wyglądają niesamowicie. Ale smak i zapach, wolę tego nie wiedzieć. Wszystko gotowe. Mogę być pierwsza? Co tam mamy? Jakie apetyczne i jakie piękne. Muszę spróbować. O nie, co za obrzydliwość. Oh my god. Niedobre? Muszę zebrać się w sobie i to szybko zjeść. To było okropne. Smakowało jak trawa, teraz ty. No dobra. Ciekawe, co mnie czeka. Jakie ładne z piankami. Pyszne. O nie, pomyliłam się. To obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. No dalej, jedz. Nie mogę, to smakuje jak ryba. Jedz, powiedziałam. Spróbuję. To niemożliwe do jedzenia. Zobaczymy, co my tu mamy. Już wszystko wymyśliłam. Wezmę jak zawsze zwykłe białe lody. A dla koloru i smaku dodam te czerwone cebule. Dużo cebuli. To jest to. A do tego wszystkiego dodam Nutellę. Chyba smak Nutelli wcale nie pomoże tym lodom, bo będą już miały w sobie cebulę. Ach, ten kolor jest niesamowity. Ale zapach oczywiście. Lepiej nie wąchać. Okej, zrobię kolejne lody. Liliowe, takie apetyczne. I zamierzam udekorować je żelkowymi misiami. Super. Ale i tak jest obrzydliwe. Położę je tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Tym razem użyję tęczowych lodów. Ekstra! I włożę do nich trochę tych kurzych łapek. Troszkę Coca-Coli też nie zaszkodzi. Dobra, wleję całą butelkę. Tak lepiej. A, tym razem dodam keczupu dla pełnego efektu. Jakie to będą paskudne lody. Czarne, fujka. Nie chciałabym tego jeść. Pozostaje tylko przełożyć to do maszyny i zrobić lody. Wyglądają dosyć ciekawie. Udekoruję całość posypką. Biała posypka z czernią wygląda świetnie, ale smakuje obrzydliwie. No to dziewczyny, smacznego! Ty ja... No dobra, sprawdzę, co dostałam. Wygląda ładnie. Ale jak smakuje? Ojej, tego nie da się jeść. To okropne. Dobrze ci tak. No trzymaj się, zaraz cię połknę. Nie rozumiem, co to za smak. Kurczak z Coca-Colą? Teraz ty. No dobra, fioletowe z pysznymi misiami. O nie, to też są paskudne lody. Co z moją twarzą? Nie mogę tego jeść. Nie chcę. What? Musisz. No dobra. Zaraz wymiotuję. Fuu. Na razie. Tak tu wszystkiego dużo. Za bazę wezmę znowu lody waniliowe. Z czym tym razem je zmiksować? Myślę, że zrobię pyszne, słodkie lody z ciasteczkami Oreo. Dokładnie to, czego potrzeba. Ale dodam jeszcze nuggetsy, to będzie ciekawy smak. I wszystko wymieszam.
To będzie prawdziwa niespodzianka. Kolor jest świetny, ale pewnie nie będzie smakował tak dobrze. Nuggetsy same w sobie są smaczne, ale z czekoladą chyba niekoniecznie. Posypię to wszystko frytkami. Ale super eksperyment wymyśliłam. Byłabym doskonałym lodziarzem. A te lody zrobię tak. Wezmę czekoladowe. Ojej, jakie smaczne. I włożę do nich pyszniutkie truskawki. Wrzucę wszystkie owoce, jakie mam. To będzie wspaniałe. I dodam też pyszne sushi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak zawsze, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Kolor jest całkiem niezły, ale ja bym tego nie spróbowała. Teraz zrobię lody i przyozdobię je wiórkami czekoladowymi. Właśnie w ten sposób. Wyglądają przepysznie. Ale oczywiście zapach jest dosyć intensywny. I gotowe, można jeść. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Dobra, ja zaczynam. Wygląda apetycznie. Spróbuję, jak smakują. No, takie nie mogę się zdecydować. Nie najgorsze. Ty też jedz. Jestem gotowa. Spróbuję. Są niby czekoladowe, ale smakują jakoś dziwnie. Chyba zjem w całości. Ja nie załapałam smaku, a ty? Całkiem dobre. Spójrz, dojadłyśmy razem. Super. Witamy w naszym superowym obozie. Wow, jak tu fajnie. O nie, to łóżko jest zepsute. I szafka też. Ale łóżko obok jest zupełnie nowe. Jaka świetna szafka nocna. Wow! Po prostu idealne miejsce dla mnie. Witaj, sąsiadko. Jestem twoją współlokatorką. W końcu udało mi się tu dotrzeć. Co to ma być? Co z moim łóżkiem? Jak fajnie jest skakać na moim fajnym łóżku. A, mam pomysł. Hej, sąsiadko. Podejdź tu. Chcesz troszkę zarobić? Wystarczy, że zamienisz się ze mną łóżkiem. Dlaczego nie? Dobra. Świetnie. Jakie mam teraz wspaniałe łoże. Kto tam puka? Już biegnę otworzyć. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz, sąsiadko? Zobaczmy. Aha, tu jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna. Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym pudle. Świetnie, to będzie moja barierka. Jaka ogromna. Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj, to bolało. Dobra, odstawię to pudło, przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, postawimy tak, a to tak. No całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie, to dla was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Dodamy też światełka. I jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co, włączamy. Wyszło świetnie. Wow. Aż ci kopara opadła, co sąsiadeczko. To kto teraz ma najfajniejsze łóżko?
Auć, to bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Co by tu wymyślić? Bingo. Wiem. Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, i ten obrus też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie, wygląda super. Tak samo dobrze jak u Jennifer. Aj! Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch. Zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, sąsiadko, jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry, twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się. Wszystko gotowe. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No hej, zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny. Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny, Jennifer. I super przytulny. Urządzamy prywatną imprezę. Nikt więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę. O, mam świetny pomysł. Do dzieła. Dobra, obrus. Teraz naczynia. I moi dobrzy, wierni przyjaciele. Co knuje moja współlokatorka? Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba ci się? Koniec tego dobrego, popamiętasz mnie. Ochrona? Tak, chcę złożyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, to do mnie. Dzień dobry, w czym problem? Chodź ze mną, pokażę ci. Tu są, to one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przymknąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Mam kolejny pomysł. Zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam? Fajny świecący globus. A teraz z tych krążków zrobimy coś ciekawego. Jennifer padnie z wrażenia. Świetnie. A teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekoracje na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę. I to na maksa. Co za impreza. Co tam się dzieje? O, patrz, u Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć, chcemy się z tobą zabawić. Co by tu jeszcze wymyślić? Wiem, mam fajne pudełko z żarówkami. Są niesamowite. A teraz będę potrzebowała kabla. I proszę, łańcuch świetlny gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie. Uwielbiam swój pokoik. Dobra, trzymaj się, Mary. Proszę wejść, szybko.
Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Awesome. Tak, tak, dokładnie to, co trzeba. Wszystko działa. Oh, thank you. Tu są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie. Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę! Zaraz opanujemy sytuację. Nie bój się. Wszystko jest pod kontrolą. Gotowe. Ale moje łóżko jest zniszczone. Przykro mi, Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj, poznaj moich pluszowych przyjaciół.